Siema. Słuchajcie, dzisiaj jest jakiś koszmarny dzień. Wynająłem na Bookingu miejscowe. Zapłaciłem. Przed chwilą przyszedł gościu i najzwyczajniej w świecie mnie wyjął klucze z zamka. Zapłacone jest, sprawdziłem. Przelew jest zrobiony. A gościu mnie po prostu wyjebał. Teraz każdy zada to samo pytanie. Dlaczego? Dlatego, że jest najebany. Pokazał mi na swoim telefonie swoje potwierdzenia. Ja mam robione potwierdzenia automatycznie. Sprawdziłem, żeby nie było, że będę się coś tutaj butał. Także słuchajcie, moi drodzy. Moje wyprawy naprawdę czasami obfitują w różne wydarzenia. A w dodatku się jeszcze dzisiaj beznadziejnie czuję. I miałem dla was dzisiaj skręcić odcinek o Drakuli. A jedyny krwiopijca, który tutaj jest, no to właściciel. Wychodzi na to, że nie będę dzisiejszego dnia, czyli spałem tak naprawdę tutaj tylko jedną noc, z czego ta noc była dzisiaj bardzo zła. Bardzo zła. Źle się po prostu czułem, musiałem odsapnąć, tak sobie pomyślałem, że dzisiaj pójdę trochę później z kamerką i w ogóle. Chodzi na to, że nigdzie nie pójdę i nawet nie odsapnę. No ale widzicie, tak czasami bywa, co nie? Idziesz ulicą, dostajesz kosę. Płacisz z góry, ktoś cię wyrzuca. On ledwo co mówi po angielsku. Nie to, że jestem erudytą, ale tak to się nie dogadamy, a mam jechać dalej, robić dla was zajebiste filmy. No, będziecie musieli mi wybaczyć. No, ale zapamiętam to. Tak, jak wygląda miejsce narodzin Drakuli. Bardzo się dzisiaj źle czuję. Potrzebuję odpocząć. A wychodzi na to, że będę musiał szukać gdzieś nocnego. No moi drodzy, byłem tutaj. No i się okazuje, że już nie jestem. Gościu mnie wziął i wyjebał z domu, bo mu się coś drobne nie zgadzało. Ale nie tylko mnie, Hiszpanów też. Także jak będziecie w Rumunii, czy jest bezpiecznie? Chyba najbezpieczniej jest w lesie Kojabaciu, ale na pewno nie tutaj. Tutaj było. Jak będziecie kiedykolwiek tu, to odradzam. A teraz idę wam pokazać, jak wygląda miejsce, w którym gościu innych wziął i nawijał na pałę. No, chyba już wiem dlaczego. Ale ogólnie miasteczko jest zajebiste. Tylko... ludzie też są fajni. Zdarzają się idioci, prawda? Tylko wiecie, dla mnie taki był plan. Miałem dzisiaj odpocząć. Zjąć plecak. Zwyczajnie, kurwa, odpocząć. Jestem w Sigisoarze. Mam nadzieję, że tak się to odmienia. Jednym z najpiękniejszych miast w Rumunii. Wpisany zresztą do dziedzictwa kulturowego UNESCO. Tutaj wszystkie uliczki wyglądają, jakbyśmy byli na planie filmowym. Są prześliczne. I pewnie radość moja by sięgała zenitu, gdyby nie dzisiejszy malutki szczególik, o którym pewnie wiecie z Instagrama albo z Face'a. Ale tak czy owak, jest tutaj prześlicznie. A przyjechałem do Sigisoary, żeby wam pokazać miejsce narodzin krwawej legendy. Inaczej mówiąc, hrabiego Drakuli. Zapraszam na odcinek. Mm.
A wszyscy, którzy tutaj przyjeżdżają, trafiają do tego budynku, który jest po mojej prawej stronie. Wszyscy chcą zobaczyć ten budynek, gdzie urodził się Dracula. Podobno tutaj, chociaż jest i drugie miejsce w Braszowie. Z tego co widzę, wcale nie tak długo żył, 45 lat około, bo to też są daty takie niepewne, w różnych źródłach różnie podają, ale... Kto by pomyślał? Jeden gość, tyle zamieszania, a zobaczcie jaki przy tym jest ruch. W środku jest teraz zrobione muzeum. A ja mam zbyt ciężki plecak, żeby dalej pedałować. Książę Dracula, czyli władca III Palownik, urodził się właśnie w Sigisoarze, a mieszkał dokładnie w tym domu, w którym dzisiaj mamy restaurację, muzeum, a obok przechodzą ludzie, wszyscy robią zdjęcia, a ja siedzę naprzeciwko i zastanawiam się, gdzie teraz jechać w kolejną trasę, bo trochę mi się dzisiaj dzień po kiełbasie, trochę mocno nawet. No ale siedzę naprzeciwko domu Draculi i powiem wam szczerze, tak przyglądam się, co tutaj się dzieje i większe zainteresowanie domem Draculi jest tym, co jest tuż obok. I to z zarąbistym. Powiem wam tak, całe miasto Sigisoara jest prześliczne. Tutaj zachowały się oryginały budynków z tamtej epoki, czyli ze średniowiecza. Wszystko, co widzicie za mną, jest oryginalne. No to słuchajcie, dzisiaj się tak paskudnie czuję, że się jeszcze wywróciłem. Mam całe kolano rozbite, rozwalone. Dostałem wodę, ale nie czuję się dzisiaj na siłach, żeby cokolwiek nagrywać. Dracula mnie pokonał. Dzisiaj dzień wygląda kompletnie inaczej. W dzisiejszym dniu wszyscy tutaj świętują. Dzisiaj jest festiwal i na tym festiwalu jest, zwyczajnie mówiąc, jarmark. Jest bardzo, bardzo gorąco. 30 parę stopni. A wszyscy ludzie tutaj uśmiechnięci, zadowoleni. Piękne życie. Festiwal jest przez kilka dni, odbędzie się. Właściwie się już zaczął wczoraj wieczorem. No zobaczymy. Tak czy owak wygląda tutaj przecudownie. I jest jeden mały problem. Właściwie to duży problem. Bo tak jak wszyscy piszą, mówiąc wszyscy, mam na myśli internet, że tutaj ten gościu, dla którego właściwie wszystko tutaj się kręci, urodził się właśnie w tym miejscu, w tym budynku, to niektóre źródła podają kompletnie co innego. Problem chyba wynika z tego, że wszyscy należeli do bractwa Smoka. A więc wszyscy mieli dokładnie tak samo na nazwisko, czyli Draku. Co oznacza Smoka, wcale nie diabła. Draco zostało przetłumaczone później to błędnie na diabeł. I tak się w końcu przyjęło, że tutaj Dracula to, że niby diabeł, syn diabła. To w rzeczywistości kompletnie się nie ma. Nie mogę znaleźć źródła, które podpowiadałoby lub mówiło wprost, jak jest w rzeczywistości. Także bardzo was proszę o wyrozumiałość. Sami, gdy będziecie szukać informacji, też będziecie mieć z tym bardzo, bardzo duży problem. Bo raz znajdziecie, że dziadek Draculi to właśnie to o niego chodzi, potem znajdziecie, że brat Palownik i Dracula to jest jedno i to samo. Po czym znajdziecie, że nie, to nieprawda, że właśnie Palownika syn, czyli Vlad Palownik, który miał później syna, że ten syn to właśnie o niego tutaj w tym wszystkim chodzi. Moim zdaniem chodzi przede wszystkim o Vlada Palownika, czyli o naszego pierwowzór dla bohatera Brama Stokera
właśnie Dracula. To na nim się wzorował Bram Stoker i to od niego wszystko zaczęło tutaj mieć kręcić się wokół Drakuli, czyli wokół Vlada Palownika, a nie inaczej. Nie wiem jak do tego podejść, bo tak jak mówię, nie jestem w stanie znaleźć żadnych informacji. Znaczy informacje są, ale są podawane albo błędnie, albo jeden przez drugiego kopiuje to samo, więc bardzo was proszę o wyrozumiałość. Jeżeli znajdziecie konkretną odpowiedź, czy ten budynek, który jest tuż obok mnie, czy to jest tak naprawdę, czy też chodzi tutaj przede wszystkim o dziadka, a nie o syna. Bo Vlad Dracul to również był dziadek, ojciec i potem wnuk. Idąc w tę stronę. I wszyscy tutaj mówią generalnie to samo. Jest jeszcze drugie miejsce, w którym był zamek, w którym miały miejsce jego narodziny. Natomiast tutaj mówią, że on tu przebywał, a nie urodził się. Dlatego jest tym duży problem. Bo niektóre źródła podają, nie, stary, to jest kompletnie inaczej, on się tutaj urodził. A drugie źródła podają, słuchaj, jesteś w błędzie, to wcale nie tak. On się wcale tu nie urodził, on tutaj przyjechał, tak jak ja teraz. Przebywał tutaj kilka lat, a potem sobie pojechał. I ten budynek jest właśnie za mną. No nie wiem. Nie mogę znaleźć informacji, która jest konkretną informacją. I o tym właśnie mówię. Prawdopodobnie tutaj są daty też zbliżone. 1448 albo 56 do 62 albo do 76. Nie ma tutaj pewności. Nawet na tym jest wyryte prawdopodobne daty, a nie konkretne daty. Czasem jak patrzę na niektóre zabytki, to powiem wam, że dziwię się, że one przetrwały i są drewniane, przetrwały do dnia dzisiejszego. To jest po prostu dla mnie coś niesamowitego. Nazywają się schodami szkolnymi i zamierzam nimi pójść na górę. Zobaczymy panoramę. Tak sobie myślę, że gdy tutaj wchodzili uczniowie po tych schodach stamtąd, to na lekcji siedzieli strasznie cicho i naprawdę nie przeszkadzali. Słuchajcie, schody są z 1642 roku, nazywane są schodami szkolnymi i prowadzą dokładnie do tego miejsca, w którym się znajduje. Tutaj jest kościół, wiadomo. A tuż nieopodal tego kościoła znajduje się szkoła. Najpierw trzeba było wejść po tych strasznie, strasznie długaśnych schodach, ale że one się zachowały do dnia dzisiejszego, to jest po prostu fenomenalne. Wszyscy, którzy wchodzą po tych schodach w połowie drogi, wiadomo z którego są kraju. Są tak długie te schody. Tak. I wtedy, gdy się słyszy właśnie te wyrazy, nie chcę mówić jakie, ale rozumiecie o co mi chodzi, to ludzie przestają i zaczynają ze sobą rozmawiać, a wszyscy gadają o tych długaśnych schodach, więc one są naprawdę, naprawdę strasznie wysoko prowadzą. Ale warto było, ponieważ na samej górze rozpościera się taki widok na Sigishoare. Ten wyraz chyba zapamiętam już do końca życia swojego. Sigishoare. Prowadzą po prostu do szkoły, ale gdybym miał tak do szkoły chodzić, to powiem wam szczerze, żebym chodził najczęściej na wegary. Teraz jestem już po odpoczynku i to taki dosyć spory, ale każdego dnia tak zasuwać do kościoła na górę, a potem do szkoły? No nie wiem, czy by mi się chciało. Tak czy inaczej, schody przetrwały, są drewniane,
i można po nich jeszcze raz zaliczyć tą samą transesję. W 1642 zaliczali już Sigisoary. Nieźle. W tym mieście żyje 40 tysięcy ludzi i tyle samo Vlad Palownik, gdy walczył z najazdem osmańskim, nabił ludzi na pal. Wyobraźcie to sobie, całe miasto wyrżnięte w pień i wszyscy na słupak wbici. To jest po prostu coś niewyobrażalnego. Miasto jest przecudowne, zachowała się oryginalna architektura średniowieczna. Budynki w ogóle w środku są mega zajebiste i wszystkie wyglądają tak, jak wyjęte z bajki. Znowu pod górę. Ojej. Ja się żegnam z miejscem narodzin Drakuli. Wracam pomału na trasę. I jak zawsze bywa, jest mały niedosyt. Mnóstwo, ale to mnóstwo turystów. Powinienem wyjechać wczoraj, ale miałem sytuację nie do pozazdroszczenia. A w tej chwili pomału się ewakuuję z Sigisoary. Idę jeszcze raz koło budynku, w którym prawdopodobnie kiedyś narodził się i żył lub żył, ale niekoniecznie się narodził Dracula. Miejsce jest bardzo... A to są ludzie, którzy mi pomogli. This best friend! Yes? Yes. Lambo power. Yes. Trzymajcie się. See you. You watching? Yes. No. To są ludzie, którzy mi bardzo pomogli tutaj w Rumunii. Ostatni raz mijam dom Vlada Drakuli, który znajduje się po mojej prawej stronie. This my channel. Jak sami widzicie, też są mali ludzie. Dokładnie. Pomagaj. Hello. This for you. This my channel. Jak sami widzicie, ludzie są naprawdę bardzo serdeczni. Mało latów to chyba kręci takie coś. Za sobą zostawiam starówkę. Właściwie to są ostatnie chwile w Sigisoarze. Jeszcze dzisiaj odpocznę. Skręcę materiał. Dla patronów mam suweniry. Dla mecenasów też coś mam. A tymczasem idę pomału odpocząć, bo naprawdę jestem, słuchajcie, zmachany maksymalnie. Pomału się żegnam z tym miejscem, jadę dalej w trasę. Przede mną Bułgaria i mam nadzieję, że w Bułgarii będę miał trochę mniej niefajnych niespodzianek niż miałem w Rumunii, ale dalej uważam, że Rumuni to bardzo fajny naród, bardzo ciepły, otwarty, bardzo chętne do pomocy. Już dawno minęły te czasy, gdzie się niefajnie mówiło o tych ludziach. Mam nadzieję, że one już nigdy nie powrócą. Tutaj dla mnie bardzo mi pomogli. W każdej sytuacji, w której potrzebowałem po prostu, żeby ktoś mi powiedział, w którą stronę zakręcić, w lewo czy w prawo, wszyscy zawsze mówili: dobra, stary, chodź ze mną, ja ci pomogę. I nawet poświęcali swój cenny, drogocenny czas, żeby po prostu wskazać drogę albo najzwyczajniej pokazać palcem, że to jest tu za zakrętem. Także polecam, no, Rumunia jest bardzo ciekawym miejscem na planecie. Robi się niestety coraz droższa, a to pewnie z racji tego, że jesteśmy coraz bardziej otwarci na inne kultury. Ludzie przyjeżdżają tutaj i zaczynają uprawiać coś takiego, co się po naszemu nazywa turystyka. No i są plusy i minusy tego. Plusy są takie, że można w wiele miejsc pójść, dużo zobaczyć. Minusy są takie, że ceny zaczynają rosnąć niebosiężnie. Generalnie Rumunia jest moim zdaniem dokładnie taka sama jak Polska. W sensie cenowo. Tutaj nie ma, że jest drożej, taniej. Zwyczajnie jest dokładnie tak samo. Więc jeżeli gdzieś tam w Polsce jeździsz na jakieś jarmarki, są dokładnie takie same. Można przyjąć, że jest jeden do jednego. Naprawdę nie ma wielkiej różnicy. To są może 3 grosze na dzień dzisiejszy.